Witam Was moi drodzy w kolejnym odcinku. E, tak w ogóle się zastanawiamy o czym porozmawiamy dzisiaj. E, pierwsze mi przyszło na myśl to, że e, pytacie mnie po prostu dużo na temat małżeństwa, na temat tego sakramentu, o czystości przed małżeństwem. Ale stwierdziłem, że może lepiej nie nagrywać, dlatego że e, teraz jest mniej ogólnie takich sytuacji zdrad, ludzie się trzymają z dala od siebie e, przez koronawirusa, e, więc ta, e, no, taka wierność może w małżeństwie i tak dalej będzie zachowana bardziej. E, tak w formie żartu oczywiście. E, ale pomyślałem, że powiemy o dziewiątym przykazaniu o czystości e, serca, o czystości e, oczu, o porządliwości i tak dalej, dlatego że e, żeby patrzeć czysto na Pana Boga tak jak On nas patrzy powinniśmy wpierw trochę też się sami oczyścić oczyścić nasze serca, nasze umysły, naszą duszę więc dzisiaj zajmiemy się ogólnie dziewiątym przykazaniem mam tutaj ze sobą katechizm mam ze sobą Pismo Święte, więc będziemy dzisiaj trochę z tym pracować myślę, że, że to są przydatne pomoce do tego żebyście też lepiej zrozumieli ja, ja wszystko też nie byłbym w stanie sobie tak poukładać w głowie jak, jak w katechizmie, więc Chciałbym z tym współpracować. Więc zaczniemy od tego, że człowiek jest istotą złożoną z ciała i duszy. I może pamiętacie taki fragment, jak Jezus mówi w Ogroju, że duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. To tak jest także właśnie z każdym z nas. Dlatego że Mamy sobie wyznaczyć, na przykład, jakieś cele tam duchowe, że będziemy się więcej modlić, że będziemy więcej pomagać, czy coś takiego. I duch w tym momencie jest bardzo, bardzo ochoczy. Chce, chce dążyć do tej doskonałości. Ale z kolei, ciało jest jak ciało w momencie, kiedy apostołowie chcieli czuwać na modlitwie, ale zasnęli. No i właśnie to jest ta sprzeczność, niestety, między tymi dwoma materiami, duchem a ciałem. I ogólnie święty Jan w liście, właśnie, mówi o tym, że są trzy rodzaje pożądania. Trzy pożądliwości, które sprawiają, że mamy problem, żeby patrzeć na Pana Boga i na siebie nawzajem z taką czystością. Z taką czystością, jak patrzy na nas Pan Bóg. I ogólnie te trzy pożądliwości to są pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia. I ogólnie święty Jan pisze o tym tak. Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc porządliwość ciała, porządliwość oczu i pycha tego życia, pochodzi nie od Ojca, lecz od świata. Świat zaś przemija, a z nim jego porządliwość kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki. I ogólnie fajnie jest napisane na końcu tego rozdziału w katechizmie o tym, Eee, o tej właśnie czystości serca, o tych porządliwościach. Czystość serca pozwoli nam oglądać Boga, już dzisiaj pozwala nam widzieć wszystko tak, jak widzi Bóg. Jezus mówi w Kazaniu na Górze właśnie takie coś, że e, błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. E, błogosławieni, co znaczy szczęśliwi. Już tu na Ziemi możemy być szczęśliwi. Jeżeli będziemy patrzeć czysto na, na Pana Boga, niestety właśnie ten grzech, niestety, no niestety grzech pierworodny nam to uniemożliwia, żeby w pełnym wymiarze patrzeć tak na Boga, jak On patrzy na nas. I musimy cały czas pracować nad tym, żeby się oczyszczać z tych pożądliwych naszych jakby przywiązań. Potem takim fajnym fragmentem jest to, że E, takim w katechizmie fajnym fragmentem jest to, że w sensie etymologicznym e, pojęcie pożądanie może oznaczać każdą postać pragnienia ludzkiego, ale teologia chce nam pokazać, że pożądanie, jakim my patrzymy, przeważnie ma też jakiś swój e, taki podrozdział, e, że my patrzymy przeważnie najbardziej pragnieniem zmysłowym, to znaczy, że e, to pragnienie zmysłowe. Jest tym, czym chce ciało. I święty Paweł w swoich listach bardzo dużo się na tym skupia. Możemy znaleźć to w liście do Efezjan, w liście do Koryntian, Kolosan, do Tymoteusza. Jak poucza tam Tymoteusza, żeby przeciwdziałał swoim młodzieńczym popędom i tak dalej. Już pierwsi, pierwsi apostołowie, pierwsi biskupi bardzo dużo na to zwracali uwagi. I może przejdę już do, do kilku takich właśnie. E, takich e, fragmentów, e, listów, gdzie Święty Paweł o tym e, pisze. I pierwszym takim fragmentem, jakim sobie otworzymy, to będzie list do Galatów, rozdział 5, e, werset 16 e, i także 17 i 24. Więc tak, teraz go troszeczkę tak e, przerobimy. Otóż czego uczę? Postępujcie według ducha, a nie, nie spełniajcie pożądań ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a do duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, Także nie czynicie tego, co chcecie. E, Także nie czynicie tego, co chcecie, właśnie. E, czyli to jest to, co powiedzieliśmy na początku, że nie czynimy tego, co chcemy, bo my chcemy bardziej, jako dzieci Boże, tego, co, co chce duch. Chcemy iść za, za Jego głosem, za Jego wskazaniami, a jednak ciało trzyma nas jak na takim sznureczku i, i ciągnie nas tutaj, w tą stronę, żebyśmy, żebyśmy nie poszli. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z Jego namiętnościami i pożądaniami. Ukrzyżowali swoje ciało z Jego namiętnościami i pożądaniami, czyli kiedy patrzymy na Chrystusa, kiedy jesteśmy ochrzczeni. Chcemy żyć według Jego przykazań, według przykazań czystości, które grzech pierworodny troszeczkę nam tak wmatwał, więc musimy codziennie brać ten swój krzyż, swój krzyż swojego życia, swoich problemów i myślę, że każdego z nas problemem, każdego chrześcijanina jest właśnie także ta sprawa z czystością. Dlatego, że ona nam, właśnie tak mówiliśmy teraz do tego momentu cały czas, ona nam uniemożliwia życie w pełni po, po Bożemu. Tak, oczami Pana Boga. Ja bym tutaj jeszcze oprócz tych listów Świętego Pawła dodał to kazanie na górze. Tak jak powiedziałem, oprócz bym kazania na górze dodał także. Eee, właśnie ten e, fragment, kiedy Pan Jezus jest w ogrójcu, mówi o tym czuwaniu, to są bardzo dwa ważne fragmenty w Piśmie Świętym, ale tak żebym powiedział o e, cytatach, fragmentach, jak wypowiadał się na temat czystości, święty Augustyn. Święty Augustyn, e, zauważcie, powiedział takie coś: e, wierni powinni wyznawać prawdy symbolu wiary, a żeby wierząc, byli posłuszni. Czyli to jest taki łańcuch. Będąc posłuszni, uczciwie żyli, Uczciwie żyjąc, oczyszczali swoje serca, a oczyściwszy swoje serca, rozumieli to, w co wierzą. I dlatego też często osoby niewierzące, mają do nas, e, osób wierzących, taki wyrzut troszeczkę, dlatego że e, mówią, że to jest bez sensu to, co my robimy. Oni kompletnie tego nie rozumieją, dlatego że e, żyją według e, pożądania ciała. E, my staramy się dążyć do tego, co, co duch chce. Przez co, jak chcemy coś komuś wytłumaczyć, nie możemy mu mówić, że nawet posługiwać się czasami fragmentami Pisma Świętego, dlatego że on kompletnie tego nie zrozumie. Musielibyśmy mu powiedzieć o tym, że właśnie był grzech pierworodny, że patrzyliśmy na początku tak, jak Bóg na nas patrzy, a żeby spojrzeć na Boga czysto tak, jak ona na nas patrzy, musimy się pozbyć tego skutku grzechu pierworodnego, właśnie tych posządliwości. Dlatego też, E, ciężko jest zrozumieć takiej osobie przede wszystkim. Nam jest o wiele łatwiej, dlatego że, e, dlatego, że już jesteśmy w pewnym stadium, w pewnej drodze do, do Pana Boga, do, do nieba, do życia wiecznego, a my wiadomo, chcemy się dostosowywać do tego, e, co On nam wskazuje, bo Jego droga jest najlepsza. I oczywiście, Chrzest też nam pomaga w tym wszystkim, bo mamy e, w swojej obronie, wstawia e, się za nami Duch Święty. Oczywiście, jeżeli będziemy do niego też wołać. Jeżeli będziemy pamiętać, że zostaliśmy z ducha zrodzeni. I katechizm nam mówi o tym, że chrzest udziela temu, kto go przyjmuje łaski oczyszczenia ze wszystkich grzechów. Ochrzczony powinien jednak nadal włączyć, walczyć, nadal walczyć z pożądaniem ciała i z niepo, nieuporządkowanymi pożądliwościami ze pomocą łaski Bożej, osiąga to przez snote no, i dar czystości, przez czystość intencji, przez czystość spojrzenia. I przez modlitwę. Czyli to jest właśnie to, o czym wcześniej wszystko mówiliśmy że to jest ten łańcuszek. Dlatego święty Augustyn fajnie to tak powiązał można powiedzieć, że wszystko jedno z drugim ma swój początek i koniec. I teraz dzisiejszy świat, tak naprawdę, żeby nas odciągnąć od Troszeczkę od Pana Boga nawet bardzo, a nie Troszeczkę próbuje nam wmówić, że poprzez jakieś tam reklamy, poprzez telewizję, poprzez jakąś erotykę właśnie, że nie ma wstydliwości, że nie powinniśmy się wstydzić, że jest sztuka, że każdy może eksponować swoje ciało. ale świat nie patrzy na to z tej strony, że z punktu wiary, pokazywanie swojego ciała czy pokazywanie właśnie takich scen erotycznych jest jakby spra sprawia, sprawia to, że człowiek, ma grzeszne myśli, ma grzeszne pragnienia i przez to, że ktoś na przykład z powodu jakiejś tam sztuki pokaże swoje ciało nie pomyśli o tym, że, że facet na przykład, który to ogląda ma problemy z czystością, z masturbacją i tak dalej od razu na niego to działa jak taka, taka sprężynka, że ów, odskoczy coś i, i on, to, on za tym idzie jakby, no nie? i to jest bardzo problematyczne dla takich osób które, które zabiegają o czystość. Ale świat właśnie chce nam poprzez takie rzeczy jak wychowanie seksualne pokazać, że to jest coś normalnego. Ale my, którzy walczymy o czystość, mamy z tym potem problem mamy problem z oglądaniem Pana Boga. Jezus, jeszcze właśnie bym dodał z Ewangelii, nie powiedziałem o jednej ważnej rzeczy na temat czystości serca. Że serce jest taką siedzibą moralnego wymiaru osobowości. To znaczy, Jezus tutaj mówi, że z serca pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, czyny nierządne. To jest rozdział 15 Ewangelii Mateusza, werset 19. I żeby walczyć z. Cielesną nieczystością musimy mieć najpierw uporządkowane wszystko w sercu. Jeżeli będziemy mieli uporządkowanego wszystkiego w sercu, to ciało będzie sobie nami tak, że tak powiem, władało i będziemy szli za, za takimi pragnieniami ciała. Dlatego, że jeżeli będziemy już mieli wcześniej uporządkowane wszystko w sercu, w głowie, będziemy trzymać się Pana Boga, będzie nam łatwiej przy Nim trwać także. Dlatego ja. Zawsze staram się też pamiętać o tym, że e, przy rozmowie z jakąś osobą, e, żeby czasami uważać na, na to, o czym się rozmawia, co się sobie też wysyła. To jest oczywiście bardzo trudne, nie wszyscy, e, nie wszyscy są w stanie na tym tak panować, bo e, właśnie wtedy ciało też daje o sobie znać. Ale warto też pamiętać, że, e, żeby myśleć o Panu Bogu, bo jeżeli myślimy o Panu Bogu, e, na, mamy go w sercu, a jeżeli mamy go w sercu. To jest właśnie o tym, co powiedziałem wcześniej. Jeżeli mamy go w sercu, wtedy też nasze ciało dostosowuje się do tego serca. W zasadzie dziewiąte przykazanie jest takim przykazaniem bardzo ważnym. Dlatego, że jeżeli mamy go dobrze, też, dobrze go zrozumiemy, dobrze go opanujemy, łatwiej nam też jest potem z dziesiątym przykazaniem, także z strzeleniem Matki i Ojca, i tak dalej, patrzeniem na Pana Boga z pierwszym przykazaniem, wszystko jest ze sobą przykazania powiązane, jak widzicie. Dlatego, że to jest jak ten łańcuszek. Jeżeli coś jest w tym łańcuszku. W tym łańcuszku coś nie tak, jak powinno trybi wtedy jest problem z innymi częściami. Dlatego musimy pamiętać przede wszystkim zawsze o Panu Bogu, dokąd zmierzamy. Bo jeżeli pamiętamy o Panu Bogu, łatwiej jest nam zapamiętać, zapanować nad wszystkim. Także chyba to tyle, chciałem wam pokazać, że, że warto też żyć w czystości, dlatego że jeżeli żyjemy w czystości, łatwiej nam komunikować się z Panem Bogiem, I w, tym momencie, i w tym momencie łatwiej nam się z kolei modlić, łatwiej nam opowiadać o Panu Bogu i tak dalej. Dlatego w tym momencie bym zakończył chyba ten dzisiejszy odcinek. Takie troszeczkę to jest pogmatwane wszystko, co wam powiedziałem, ale tak jak wcześniej też zwróćcie uwagę, wszystko powinno zmierzać do Pana Boga a, i ta czystość też ma swój e, cel nie jest to jakieś bezsensowne także ja się z Wami żegnam e, myślę, że w następnym tygodniu powiem Wam o kulcie Maryi dlatego, że e, jest to miesiąc maj miesiąc Maryjny, e, litania Loretańska e, i tak dalej, więc e, to jest taki myślę temat też na, na przyszły tydzień, przepracuję go przez najbliższy tydzień, żeby go Wam dobrze wytłumaczyć, żebyście też dobrze zrozumieli, bo dostaję dużo pytań na Instagramie, w wiadomościach prywatnych, czemu my, katolicy, na przykład, e, czcimy Marię i uważamy ją za cudowną. No, to jest niestety bardzo przykre pytanie, jeżeli słyszę to jeszcze od jakiejś tam troszeczkę starszej osoby, dlatego że widać jak, e, jak na przykład starszej osoby, w sensie takie około dwudziestki, dlatego że widać jak e, ktoś kończy liceum czy tam gimnazjum. No, z taką wiedzą no nie, nie, że mam coś po prostu do takiej osoby, ale to straszne jak na katach się księża tłumaczą czy coś, bo niestety dużo osób się żali, że, że mają problemy ze zrozumieniem takich rzeczy i myślę, że warto o tym mówić, dlatego że wiara to nie są żarty, to nie jest jakieś tam hobby, pasja, tylko to jest coś na wagę życia i śmierci. Dlatego, że dlatego, że my w to wierzymy i chcemy pogłębiać naszą wiarę, powinniśmy o tym jak najwięcej rozmawiać, a nie tylko tak pobieżnie. Nie skupiając się na jakichś większych szczegółach. Także do zobaczenia za tydzień. Żegnam Was z Bogiem.